Panie pośle, wbrew wcześniejszym zapowiedziom pani premier nie udało się umieścić obwodnicy Świdnickiej w generalnym programie budowy dróg. Pan nie składa broni. Wiem, że pan walczy w dalszym ciągu o to, żeby Świdniczanie mieli swoją obwodnicę. Na jakim etapie jest teraz ta walka? Pani redaktor, to prawda. Rozmawialiśmy na temat obwodnicy również z panią minister Wasiak, z panem ministrem Rynasiewiczem. Cały czas myśleliśmy i rozmawialiśmy na temat obwodnicy w kontekście listy rezerwowej. Świdnicka obwodnica nie jest przygotowana. Wałbrzyska możemy już za kilka miesięcy wbijać pierwszą łopatę. Głogowska możemy wbijać łopatę. Świdnicy mamy dokumentację z 2004 roku. Wartość tej obwodnicy to ponad 400 milionów złotych. Zmieniły się uwarunkowania. W tej chwili mamy obwodnicę do autostrady, która mija Słotwinę i Świdnicę z lewej strony. My tutaj mówimy o południowo-zachodniej obwodnicy, więc generalnie ruch się trochę zmniejszył. Badania trwają w tej chwili, badania środowiskowe. Nie mamy opinii środowiskowej, trwają badania przepływu, jeżeli chodzi o transport, jaka ilość przejeżdża przez miasto Świdnicę. Ta obwodnica jest potrzebna. Ta obwodnica jakby należy się Świdniczanom. Pokorkuje się, znaczy w Świdnicy, w centrum tak naprawdę cała ulica, całe osiedle Młodych jest zakorkowane w godzinach szczytu. Walczymy o nią cały czas, szukamy innego rozwiązania. Ta obwodnica powinna być tańsza, musi być przeprojektowana. I właśnie na tym to polegało, że dajemy sobie czas, ona się powinna znaleźć na liście rezerwowej, po to, żebyśmy my jako Świdniczanie, żeby Urząd Miasta mógł przygotować dokumentację i nową wycenę tej obwodnicy. Panie pośle, kto zawinił? Mówił pan o tym, że dokumenty pochodzą z 2004 roku. Czy poprzednie władze niedostatecznie się przyłożyły do tego, aby tą dokumentację przygotować w sposób, żeby można było już dzisiaj zaczynać budowę? Powiem tak. Chyba za późno za to wszystko Świdniczanie, władze Świdnicy się zabrały. Bo tak naprawdę w tamtym roku, rok mija za chwilę, kiedy zostałem posłem z panem prezydentem Murdzkiem, ruszyliśmy jakby w walce o właśnie świdnicką obwodnicę. Po wyborach samorządowych uczyniła to również pani prezydent Świdnicy, gdzie Świdniczanie zbierali podpisy. Oczywiście, że to Świdnica nie może sama tego zrobić, musi być wpisana na listę, żeby móc po prostu to zacząć planować, projektować. Nie może też wydać złotówki dzisiaj, bo nie pozwala jej na to ustawa, dopóty nie będziemy mieli po prostu decyzji, że coś w tym temacie możemy dalej robić. Więc dlatego też ta walka o wpisanie na listę rezerwową, żeby ona po prostu była w rezerwie, żebyśmy mogli również zacząć dalej funkcjonować. Nie szukam winy ani w jednym prezydencie, ani w drugim. Myślę, że to taka była sytuacja, chcieliśmy ją wykorzystać do tego, żeby to zrobić, bo przecież od 20 lat się mówi o świdnickiej obwodnicy. Panie pośle, wiem, że pan jakby prosi o pomoc, angażuje pan tę pomoc ministrów, wiceministrów. Wiem, że rozmawia pan z panem ministrem Huskowskim, prosi pan o tę pomoc. Jak pan ocenia szansę? To prawda, rozmawiałem z ministrem Huskowskim, rozmawiałem z ministrem Olszewskim, tak, który za te sprawy w tej chwili odpowiada w miejsce pana ministra Rynasiewicza. Myślę, że są szanse na to, tak? Są duże szanse, chodzimy koło tego. Perspektywa czasowa, kiedy będzie pan mógł odpowiedzieć Świdniczanom i nie tylko Świdniczanom, bo mieszkańcom całego regionu, że jest sukces? To prawda, że to jest akurat ważne dla wszystkich, którzy jadą do Wrocławia, nie tylko Świdniczan, bo to jest jakby połączenie Wałbrzycha z Wrocławiem przez Świdnicę. Zdecydowanie szybciej by się wtedy jechało do Wrocławia. Myślę, że to czas przynajmniej miesiąca, nie wcześniej. Nie uda mi się tego wcześniej. Mam nadzieję, że jednak skupimy siły, bo o to prosiłem radnych miejskich w Świdnicy, o to prosiłem panią prezydent. Proszę parlamentarzystów, żebyśmy się jednak skupili w sprawie tej obwodnicy wszyscy razem. Zadał pan pytanie w sprawach bieżących, panie minister Wasiak. Pani redaktor, tak, skierowałem na ręce pani minister Wasiak za pośrednictwem pani marszałek Kidawy-Błońskiej pytanie w sprawach bieżących. Tak? Pytam właśnie w sprawie obwodnicy Świdnickiej. Zadaję pytanie, mówiąc o tym, że tak naprawdę to Świdniczanie jako jedna z większych grup w Polsce opowiedziała się za wsparciem społecznym tej świdnickiej obwodnicy. Więc czekam na odpowiedź. Wczoraj wysłałem dokument do Warszawy. W najbliższym posiedzeniu powinien być to pytanie, powinien móc zadać pani minister na posiedzeniu Sejmu lub w dokumentach poza posiedzeniem dotrze do pani minister.